Siemaneczko, w 28 części Let's Play, chciałem powiedzieć Bioshock, Dirty Swamp. Wczytałem sobie, sprawdziłem z ciekawości Beliara, tamtą opcję. No może nas uczyć zaklęć, no ale za pewien czas pewnie coś by chciał, co by nam się nie spodobało. Co ciekawe, szkielet z nami będzie handlował wtedy. No ma fajne dwa pierścienie, ale no nie, no nie będę się na to godził. Nie, nie, bo ta przysługa na pewno mi się w przyszłości nie spodoba. Hej! Dobra. Przysyła mnie Warrak. Powiedział, tak, że skoro jest. Nie mam prawa wrócić do obozu, to mogę zostać w waszej wiosce. Dlaczego nie możesz wrócić? Raymond mnie wywalił. Warrak wie już o okolicznościach. Chciał z tobą jeszcze później pomówić. Skoro omawiałeś już całą sprawę z Warragiem, to ja nie widzę przeciwwskazań. Okej. I co teraz zamierzasz? Z pomocą Irana postaram się dowiedzieć, dlaczego Ray usiłował się mnie pozbyć. Pomogę ci w miarę moich możliwości. Moi ludzie na pewno będą mogli nauczyć cię wielu przydatnych rzeczy. Nie wstydź się zapytać. Mam u ciebie dług. Okej. No dobra, czyli to mam odfajkowane. Tak, czyli idziemy do Irana. Jeszcze zanim pójdziemy... O. A więc od teraz trzymasz z nami. No to wygląda. Co tak zuchwale? Chciałem ci tylko zaoferować moją pomoc. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć walki bronią dwuręczną. To znaczy, jeśli opanujesz podstawy walki bronią jednoręczną, rzecz jasna. Dobra, nie jest mi to potrzebne. Tylko nie narób. Jasne, zaraz pogadam z Iranem. Wszystko ustalone? Byłem u Drakosza. Powiedział, że mogę zostać. Świetnie! Spróbuję zdobyć więcej informacji w obozie. Ty też nie siedź bezczynnie. Pomagaj ludziom w wiosce, jak tylko możesz. A co ja robię? Jeśli zamienisz parę słów z którymś z buntowników opodal obozu, to może dowiesz się czegoś więcej. Gadałem. Uważaj na siebie. Potrafię o siebie zadbać. Ale Iran dobrze prawi. Powinienem się rozejrzeć za lepszym pancerzem. Czarny mak Janus z pewnością nie był ostatnim silnym przeciwnikiem, z jakim przyszło mi się mierzyć. Ale gdzie ja zdobędę lepszy pancerz? Pokaż. A propos pancerzy. Nie. Potki. Też nie. Zwoje jak zwoje. No właśnie, jakieś pasy. Z szatą maga. Obrona przed bronią strzałami. Szarfa wody. Szatą wody, szatą maga, a my mamy szatę maga wody, nie? Znaczy, można by to kupić. No, weźmiemy sobie za 300. Jakie ma pierścienie? O, ciekawe. Nie wiem, co to są te zaklęcia arkaniczne, tak szczerze mówiąc. Kurwa, to jest... Tylko musiałbym... To chyba z pierścieni pod HP bym zrezygnował. Wiecie co, weźmiemy sobie. Pierścień ognia. To jest ciekawe, ale no to wszystko kosztuje. To sobie weźmiemy. Pokaż. Wybaczcie, przepraszam. Tak. I weźmiemy sobie ten pas. Dobra. Kurde, faktycznie tak mało złota mam. No wiecie, uczyłem się tych zaklęć i tak dalej. I nawet nie spostrzegłem, kiedy fortunę ładną rozbiłem, nie? No ale nic, dobra. Okej. Fajnie, wreszcie mamy jakiś pas. Teraz ten pierścień. Nie. Czekajcie, gdzie jest ten pierścionek magii? Premia do many. Premia punktów zdrowia. Czekajcie, to zostaje. Ognia, tak. Czyli tak, rezygnujemy. Ale zaraz zobaczymy. Ile mamy? Czy zdrowie 312. Słyszałam co innego. Zdrowie 321. Okej. No to nie, rezygnujemy zdecydowanie z tego. I wzmacnia ofensywne zaklęcia magii ognia i bierzemy to. No, ja najczęściej właśnie korzystam z tego
pela obszarowa... Nie, z ognistej strzały i z tego. Także dobra, myślę, że to będzie dobra decyzja. Pogadajmy tutaj. Kurde, się musiało rozpadać jak nigdy. Cholera jasna. Hej! Może już możemy mu coś powiedzieć. Mam wieści dotyczące buntowników. Czego się dowiedziałeś? Niewielka grupa dostała za zadanie obserwować wioskę. Więcej im nie powiedziano. To dziwne, nie uważasz? Bardzo. Tak. Przełożeni też nie wiedzą, co ma na celu to działanie. To niedobrze. Będę ich miał dalej na oku. Dzięki za pomoc. Nie ma problemu. Dobra, czy to... A nie, jeszcze nie koniec. Tu dla mnie nic do roboty. No dobra. Hej, dobrze cię widzieć. Jestem pewien, że pomożesz mi wygrzebać się z tego bajzlu. Cześć, Mortis. Jakiego bajzlu? Znasz pewnie tę uroczą nowicjuszkę Varaga, Serafię, prawda? Tak. Tylko mi teraz nie mów. Nie mogę po prostu przestać o niej myśleć. Nie wiem, co powinienem zrobić. Może na początek zacząłbyś od rozmowy z nią. Co ty na to? Ale ja się wstydzę. Ona jest przecież ode mnie o wiele piękniejsza. No i spójrz, ja to nawet włosów nie mam. Poza tym pół dnia siedzę tutaj i ugniatam tylko te zioła. Brak mi czasu po prostu. Czekaj, mam! Nie mógłbyś ty z nią zamienić kilka słów? Po prostu, żeby się jasno dowiedzieć, czym by jej zaimponować. Mortis, to jest naprawdę... Dzięki! Wiedziałem, że to dla mnie zrobisz. Ale ja... No, powodzenia! Liczę na ciebie. Nie ma problemu, stary. Ja wiem, gdzie ona jest, ale spytajmy się. Gdzie się podziała Serafia? Skoro już o tym wspominasz, poszła gdzieś jakiś czas temu. Chyba chciała wypróbować jakieś nowe zaklęcie. Zwykle robi to przy kamiennych filarach w pobliżu wioski. Okej. Dobra, ja wiem i wiem, co ona tam robi. Chyba trochę narozrabiała. Ale spokojnie, zaraz to na... pójdziemy do niej. Tylko na razie odhaczymy wioskę. Dobra. Tutaj się... Tu się nic nie zmieniło. Dobra. No i liczę, że przestanie wreszcie padać. Nowy pancerz. Kto tu może zrobić nowy pancerz? To jest też ciekawe. I na co się tak... Jakś... Powoli sytuacja z buntownikami się zaostrza. Ja boję się, że wkrótce będziemy mogli pożegnać się ze spokojem. No tak niestety może być. No nie będę jej czarował. O, tamten coś chce. Hej. Zaraz do niego nie zapominaj o... pociśniemy. Jak się... Spokojnie. I trochę w odosobnieniu. Ach, gdyby tylko Mortis tak nie wy... Przynajmniej moje koch... Dobra, widzę, że to jakiś konflikt się robi. Hej ty, zaczekaj chwilkę. Co jest? Co tam, Bogirze? Wpadł mi do głowy w międzyczasie nowy pomysł, jak mógłbym jeszcze bardziej wzmocnić moje pancerze. Zainteresowany? Opowiadaj. Do tej pory używałem jedynie skór jaszczurów i topielców. I zastanawiam się właśnie, jak wytrzymała byłaby skóra błotnego węża. Swoją drogą przypomniało mi się, że ubiłem jednego smoczego zębacza. Jeszcze przed poprzednim odcinkiem, jak ekspiłem całą tutaj, całe bagna. Potrzebujesz pomocy z tymi błotnymi wężami? Czy potrzebuję pomocy? Oczywiście, że nie. W takim razie ruszam w swoją stronę. Czekaj. Chcę ci złożyć propozycję. Taką z serii nie do odrzucenia. Tak? No, to jestem ciekaw. No? Ty załatwisz mi 8 tych skór i jeszcze dopłacisz do tego jedynie 800 bryłek złota. A w zamian dostaniesz nowiutki pancerz, który przewyższa wszystko, co dotychczas nosiłeś. Trochę nie za dużo sobie liczysz? To prawie jak prezent. Pomyśl, że przez te trzęsienia nie mam skąd brać nowych materiałów. Poza tym cholernie ciężko będzie to wszystko sklecić. Ale kiedy już się to uda, będziesz chodzącym po strachem. Akurat jestem aktualnie w luj spłukany, stary. No mam te skóry, bo wybiłem wszystkie błotne węże, tylko no jestem spłukany. Gdzie są te skórki? Błotnych, no mam ich całkiem sporo, tylko na razie musimy się wstrzymać, bo... Nie no, trzeba pohandlować, ekwipunek zmienić i tak dalej. Tu jest wszystko w porządku. Hej, Corwin. No? Jak tam twoje owieczki? Mają się dobrze. Tak? Zastanawiam się właśnie nad powiększeniem swojej kolekcji. Chcesz złapać kolejnego ścierwojada? Te trzy tutaj nie dość ci nagnoiły? Żyjemy na bagnie, a ty mi tu mówisz o gnoju?
Żartowniś z ciebie. Nie, miałem na myśli coś innego. Chodziło mi o to, żeby nic ich ukradkiem nie zabiło. Co zamierzasz? Myślałem o zwiększeniu bezpieczeństwa wioski, bo teraz to Asaru ma pełne oczy roboty. Okej. I jak niby chcesz to zrobić? Zamierzam oswoić cieniostwora. Chcesz co? Cieniostwora? Jak chcesz tego dokonać? Uważaj. Wszystko obmyśliłem. Mortis zrobił miksturę ze środka odurzającego i paszy. Dzięki temu namoczyłem parę grotów tym eliksirem. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, cieniostwór powinien na jakiś czas zasnąć. A jak nie? Dość ryzykowne. No, trochę tak. Gdy się obudzi, wystarczy go jedynie osłabić. Wtedy będzie tak wycieńczony, że powinien bezpośrednio odczuć działanie eliksiru. To znaczy, że będzie oswojony. Wyobraź to sobie! To brzmi bardzo niebezpiecznie. Cieniostwór to ciężki przeciwnik. No właśnie, sęk w tym, że szczerze mówiąc nie odważę się stanąć przeciwko cieniostworowi. Coś takiego. Może ty mógłbyś... Pokonywałem już silniejszych przeciwników. Z tym też dam sobie radę. Dziękuję, jestem twoim dłużnikiem. Z racji tego, że nie bardzo wiem, czy preferujesz łuk czy kuszę, masz tu kilka strzał. Powodzenia życzę. Dobra, tylko problem jest taki, że ja nie mogę żadnego... żadnego łuku założyć. Będę musiał szatę zdjąć. No ale okej. Mamy kolejne zwariowane zadanie. Jedynie osłabić. Ciekawe. O! Ej, ty mówisz! O! Przynajmniej tyle. O co chodzi? A i tylko tyle mi powiedział? Kurde, 10 się zrobiła, a jakoś tak mam wrażenie, że jeszcze ciemniej. Nie wiem, o co mu chodziło. Może o tego cieniostwora, że się zgodziliśmy na to, nie? Dobra, zobaczymy, co tutaj słychać u chłopaków. Hej, Kabir. Od teraz będę mieszkał w wiosce. Mhm. To dobrze się składa, bo przy okazji będziesz mógł się zabierać z nami na polowania. Brakuje nam zdolnego człowieka. Kajor dalej dygocze ze strachu, a o Korwynie i Bogirze już nawet nie chce mi się gadać. Możesz mnie właściwie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć prawidłowej kontroli ciała. Bieganie i skakanie to ważne umiejętności, które powinieneś opanować jako myśliwy. O, dobra. Skradanie się... to jest akrobatyka, tak zakładam. Nawet nie mam zręczności tyle, więc dzięki. Skoro masz czas na gadanie, możesz go równie dobrze poświęcić na trening. Dobra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Bronią jednoręczną i siła. Okej, dobrze wiedzieć, że tutaj gościa mamy, co nam może w razie W siłę podnieść, także spoczko. Dobra, chodźmy jeszcze na górę sprawdzić, co się dzieje. Kurde, mam nadzieję, że gdzieś się tu w okolicy zrespił cieniostwór, nie? No bo... Nie no, na bank się zrespił. No i trzeba jakoś pohandlować, bo jestem ciekaw tego nowego pancerza. Chociaż ja teraz kupiłem pas pod szatę wody, nie? Ale... Kurde, sporo kasy chcę. Co masz do... Tu się chyba... coś się tu zmieniło? No, ochrony... niekoniecznie. Znaczy, można byłoby z nim pohandlować. Jakby była taka potrzeba, oczywiście. Dobra. Ale na razie... Między odcinkami to załatwię, nie? Dobra, pogadajmy tu jeszcze z szamanem. Hej, ty! Aha, tu się nic nie zmieniło, chociaż czy ja chcę się uczyć jakichś zaklęć? Czy może, kurde, nauczyć się i pójść w tą manę? On miał jakieś fajne zaklęcia? No zobaczmy. Jakich? Uścisk duch przodków, odmłodzenie... Jakieś, kurde, przydałoby się...
jakieś leczenie, nie? Ciekawy jestem, czy to właśnie to odmłodzenie to nie jest jakieś leczenie. Wyswobodzenie. Kurde, to zagięcie czasowe, ale to nie, no tyle... To mogło być fajne. Zapiszmy sobie i zobaczmy, o co chodzi z tym odmłodzeniem. Ale zaraz. Nie stać nas na żadne zaklęcie w tym momencie. Zapomniałem. Już sobie przypomniałem, wybaczcie. Dobra, wiecie co? Zobaczymy się u tej dziewczyny, no. U Serafii, bo ja wiem, gdzie ona jest, także tam się zobaczymy. Dobra, jesteśmy przy niej i tam są jakieś dziwne stwory z jakimś wielkim... Kurna, duch lasu i coś z drzewcem. Podejrzewam, że ona może wiedzieć, o co chodzi. Ale no, pogadajmy z nią. Hej, Serafio, wszystko w porządku? Wręcz przeciwnie. Co się stało? To było tak. Chciałam wypróbować nowe zaklęcie. Wiesz, nie jestem jeszcze zbyt biegła w sprawach inkantacji. No. Właściwie powinnam była trzymać się od tego z daleka. W każdym razie jedno pociągnęło za sobą drugie i teraz grasuje tam ten wielki drzewiec. I jeśli natychmiast nie pozbędziemy się tego monstrum, to za niedługo stratuje całą naszą wioskę. Warak nieźle się wkurzy, kiedy się o tym dowie. W takim razie oskalpujmy tego drzewca. Chcesz mi w tym pomóc? Pewnie. Czemu nie? Chodź, będziesz osłaniać tyły. Tylko go nie lekceważ, słyszysz? To coś jest ogromne. Ale ja mam zaklęcia ognia, a myślę, że drzewce powinny być wrażliwe na to, nie? Jeszcze mam... O, robi robotę, dobra. Dobra. Tak jest. O kurwa. Nie. Ej, czy... Tak jest, ognisko. Dobra. Czemu nie mogę jej nic zrobić? Jemu? Dobra, że tutaj... Klasyka musi wrócić. Auć. A czy ona mnie... Możliwe, że mnie trochę... O Jezu, zleczy. Czemu nie... Kurwa, no... Coś jest nie tak. Dobra, tak jest. O to właśnie chodziło. Dobra, pięknie. No wspólnymi siłami sobie poradziliśmy. I po problemie. Dzięki Adanosowi. To mogło się naprawdę źle skończyć. Tak. Bardzo ci dziękuję za pomoc. To ja dziękuję. To wprawdzie niewiele, ale tylko tak mogę ci się odwdzięczyć. Ja wrócę teraz do wioski. Do zobaczenia. Słuchaj, mam jeszcze jedną sprawę. Czy ona mnie też leczyła? Ogólnie mega się przydała, no. Troszkę dziwne, że nie mogłem, mimo że miałem manę, nie mogłem stosować... Trochę tych rzeczy miał przy sobie zaklęć. Ale udało się, to najważniejsze. Słuchaj, mam jeszcze pewną sprawę. Mogę cię o coś zapytać? Jasne, jak zawsze. A więc... Brat syna mojego wuja zadłużył się tu w pewnej jejmości. Zarze, Natalii czy Syrze? Słucham? O, no już. Mnie przecież możesz powiedzieć, która ci wpadła w oko. Nie, źle mnie zrozumiałaś. Tak czy siak. Co chciałbyś wiedzieć? Czym można by było zrobić na kobietach największe wrażenie? W takich sprawach mogę mówić jedynie za siebie, bo to sprawa osobista. O to ja chodzi. Ja najbardziej lubuję się w muzyce romantycznej. Takiej zagranej na ludzi. Ale nie mogę ci obiecać, że każda na to poleci. Po prostu musisz samemu spróbować. Znam szczęścia. Jednego grajka. W obozie. Dobra. Chwila. A ty jakich zaklęć mogłaś... Magia Adanosa otacza... No, mogłaś mnie nauczyć? Okej. Okay. Swoją drogą zajebista robota tak teamowa, no sam bym się męczył. A tak to... i fajna walka, kolejny bossik z jakimiś takimi nowymi przeciwnikami. Fajna sprawa. Dobra, myślę, że możemy wracać tak naprawdę i zdać mu raport. Pewnie będzie załamany, bo nie będzie umiał grać na lutni, ale my to ogarniemy. Dobra, i jesteśmy. Rozmawiałem z Serafim. Mhm. I? Co mogę zrobić?
Ona ubóstwia romantyczną, lutniową muzykę. Tak. Ale ja nie potrafię grać na żadnym instrumencie. Jasny gwint. W wiosce też nikt muzykować nie umie. Spokojnie. A ty? Znasz może kogoś, kto mógłby mi pomóc? Ja miałem tylko zapytać Serafi. Masz pojęcie, jak nieludzki potrafi być zawód sercowy? Już dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. Dobra, mam nadzieję, że będzie miał srogą ilość bryłek złota przy sobie. To nie będzie z tym problemu. Ostatnio, jak tu się trenowałem, to jaszczury mnie tu zaatakowały. Kiedyś gobliny, a teraz jaszczury, nie? Dobra, chodźmy do tego muzyka. Mam nadzieję, że się zgodzi. O, patrzcie. O Jezu, krotbełtów w ogóle nie potrzebuję. No może uda się spiąć to zadanie w tym odcinku. Fajnie by było to ogarnąć. A ten cieniostwór zostanie na pewno na przyszły. Na razie nie mam pomysłu, gdzie go mogę szukać tak swoją drogą. No nic, nic. Kolejny posik. To chyba był trzeci. Pierwszy był szczur. Potem co było? A, to był czwarty. Bo później był ten nekromanta uczeń. Tam przy Iranie. Kolejny to był ten większy nekromanta, co się już klonował. No i to był ten drzewiec czwarty chyba, nie? Chyba, że o czymś zapomniałem. Hej, ty umiesz przecież grać na lutni, prawda? No tak, nawet całkiem nieźle mi idzie. A skąd to pytanie? Mam robotę. Pomógłbyś może mojemu druhowi? Ale w jaki sposób? Co mam robić? No cóż, powiedzmy, że rozchodzi się tu o pewną niewiastę. Której chciałby zaimponować? Ależ oczywiście! My, mężczyźni, musimy trzymać się razem. Z chęcią mu pomogę. Ale czekaj, przecież w obozie nie ma żadnych panien. Chyba nie chcesz mnie wyprawić do tego konserwatywnego grajdołka. Trochę tak. No cóż, właściwie to właśnie o tym myślałem. To możesz przekazać swojemu kumplowi, że nieodpłatnie to ja tego za żadne skarby nie zrobię. Ile? Czemu ty się w ogóle zadajesz z tymi dziwotworami? Oni w ogóle mówią w naszym języku? To ile konkretnie chcesz? No, za 120 bryłek złota bym mi przystał, ale ani ułamka mniej. Oj, srogo sobie liczysz, cholera, ja jestem spłukany jak mysz kościelna, kurde. Dobra, to robimy cięcie na porządki. Dobra, parę tam rzeczy posprzedawałem. No to złoto. W porządku, niechętnie to robię. Dobra, ale dobrze. Nie marudź. To kim jest twój przyjaciel? Mortis ma łysinę, siedzi przeważnie w kamiennym budynku i ugniata zioła. To rzeczywiście będzie coś. Okej, okay. Jaki jest plan? Teraz migiem powiadomić Mortisa. Dobra, czas tym. Słuchaj. Termin ustalony. Tak. Lutnista z obozu buntowników pojawi się tu następnego wieczoru. Wiedziałem, że mnie nie wystawisz. Jestem już przygotowany na wszystko. Teraz tylko z niecierpliwością czekać na zmrok. Jutro ci powiem, czy wszystko poszło zgodnie z planem. No to powodzenia. Okej. Okay. Poinformowałem, tak jest, powinienem do niego zajrzeć jutro i tak zrobimy, przekimamy się jeszcze i wpadniemy tutaj do niego jutro, bo jestem sam ciekaw, jak to się potoczy i czy ten biznes mi się zwróci, nie? Tak jak mówiłem, sporo zainwestowałem, cholercia, no ale zobaczymy, bądźmy w dobrej myśli, no i liczę, że im się uda, nie? Zobaczymy. A nie, idzie ten, okej. Nie potrafię niczego zatrzymać. Chyba. Chcesz usłyszeć fragment? Chyba się udało, nie? Pogadajmy, jak tam? Jak poszło? Wszystko jak po grudzie. Serafia po prostu sobie poszła i już się do mnie nie odzywa. O rany, co za beznadziejny przypadek. Może uda mi się to jeszcze jakoś odkręcić. Poczekaj, może to nie jest tak. Posłuchaj. Wiem, że to ty za tym wszystkim stoisz. Dlaczego powiedziałeś Mortisowi o moim zamiłowaniu do muzyki? Przecież chciałem tylko pomóc. Powoli powątpiewam w chłopa. Przecież ja chcę tylko, żeby sobie kiedykolwiek ze mną porozmawiał.
a nie ciągle próbował mi zaimponować. Ugniatamy sobie razem zioła, aż tu nagle zjawia się tu ten lutniarz, który wpatruje się ciągle w mój dekolt. O rany, gorzej już chyba być nie mogło. Powinienem poradzić Mortisowi, żeby po prostu sobie z nią porozmawiał. Zdajesz sobie sprawę, że słyszę każde słowo, które do siebie mówisz? Chyba naprawdę powinienem przestać gadać do siebie. Jeszcze uznają mnie za szaleńca. O cholera. No tak, znaczy w sumie wcześniej nie miałem opcji, nie? Jeszcze jest ta kucharka. W razie W, Mortis. Mała rana, porozmawiaj zwyczajnie z tą Serafią. Tak. Nie, przecież nie mogę tak po prostu. Możesz. Weź się w garść, chłopie. No dobrze, wygrałeś. Tyle mi już pomogłeś, chyba spróbuję. Życz mi szczęścia. Przyda ci się, zdecydowanie. Dobra. Bardzo beznadziejny przypadek. Przekimamy się, bo jestem ciekaw finalizacji tego zadania, także... Ej. Wielkie dzięki! Wszystko poszło po mojej myśli! A Serafia i ja spędziliśmy razem upojną noc, jeśli wiesz, co mam na myśli. Na Adanosa nie chcę nic słyszeć o szczegółach. Bez ciebie nigdy by mi się to nie udało. Niestety nie mam nic, co mógłbym ci dać w zamian. Mam nadzieję, że wystarczą ci moje najszczersze podziękowania. Cała przyjemność po mojej stary. A tak, prawie zapomniałem. Był tutaj ten mag wody. Wypytywał o ciebie. Lepiej zajrzyj do nich natychmiast. A gdzie jest teraz? Przebywa w chacie mojego mistrza. Okej. Do zobaczenia. Dobrze wiedzieć. Kurde, zainwestowałem znam kilka. W tego cholernego lutniarza 120 sztuk złota i... bryłek, przepraszam, i guzik z pętelką. No ale przynajmniej to się udało, no. Dobra. A to pogadamy z nim później. Rozmawiał ze mną? I pewnie nic, a nic się do tego nie przyczyniłeś. Dziękuję, że zebrałeś w nim tyle odwagi. Nie ma problemu, naprawdę. Dobra, boję się teraz tylko, że ta kucharka może mieć pewien zgrzyt. Hej, ty! Nie zapominaj o ciągu. Jak spokojnie. I trochę wody. Nie, chyba jest wszystko dobrze. Dobra, nic. Na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.